Daj dziołka odejść, to zbyt niebezpieczne! Wybrałaś sobie zły dzień na wycieczkę. Różny kufel, puste serce. Naprawdę. Kufel piwa poproszę. Dokładne spadanie do pełna. Sprawczyni, jakie wieści przynosisz? Tropy kolcogrzbietów przy kamieniołomie. Wygląda na to, że wybiegły z kopalni z drugiej strony doliny. Z kopalni? A skąd stado kolcogrzbietów się tam wzięło? Nie jestem pewna, ale Ulwund kazał wysadzać skały, żeby dostać się do tuneli poniżej. Na litość świtu, mówiłem mu, że to nie warte ryzyka. Te tunele ciągną się całymi milami, nawet poza beznadzieję. Nie myślisz chyba? Wybuchy Ulwunda otworzyły przejście z drugiej strony? Możliwe. Tak, to możliwe. Jeśli to prawda, musimy to tylko potwierdzić. Śledztwo, tak dokładne, tak rzetelne, wspierane przez samą zbawczynię. Dobrze, to będę szukać. Muszę iść. Oczywiście. Jeśli mam ustalić, skąd wzięły się kulce grzbiety, muszę ruszyć na zachód. Kolejny powód, by doprowadzić do ambasady. A, witaj. Jak poszukiwania? A, właśnie. Czego potrzebujesz do popisowego dania? Na razie kawał żłobkowanej blachy. Wystarczy, dopóki nie zrobią mi nowej. Znajdziesz coś w kupie złomu węszycieli na północnym wschodzie. Wyczyszczę ją, bez obaw. Jak chodzi o danie, trzeba mi dziczyzny i łodyg gorycznika. I zacznę gotować. Muszę już iść. No tak. Weź jeden.
sucho, niebezpiecznie. Ej, Loj, zmieniłaś zdanie. Bez nadziei jest głośno. Chyba musimy pogadać. Ty mi coś płacisz? Cała okolica usiana potykaczami. Hej! Jak załatwisz te węzły, to ci się opłaci! Zawsze coś. Trzymaj się! Zrobię co w mojej mocy! Możesz bawić się na te potykacze! Oszczędź sobie fatygi, użyj potykacza!